Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie ponownie. I dzisiaj, jak widzicie, jestem nawet ubrana na czarno. Będziemy mówić o żałobie. Jak bardzo byśmy tego chcieli, żeby uniknąć, nic z tego. Trzeba tylko starać się zrozumieć, jak to działa. I oczywiście nie ma jednego systemu, sposobu, żeby to przejść dla wszystkich. Każdy jest indywidualnością i każdy przejdzie to w swój sposób. Niemniej jednak jest zasada ogólna dla wszystkich, jak to wygląda, co jest po czym, czego się spodziewać, a szczególnie jeśli obserwujemy kogoś, kto jest w żałobie. Co ten ktoś przechodzi, żeby rozumieć tę osobę? Jedna rzecz, której się nigdy nie mówi do osoby, która cierpi, jest: ja dokładnie wiem, co ty przechodzisz. Nie wiesz? Nie wiesz i jeszcze raz nie wiesz, więc nigdy tego nie wypowiadajmy. To jest, to nie uspokaja, to chyba bardziej denerwuje. Okay. Co jest normalne podczas, szczególnie tego pierwszego zetknięcia się właśnie w tym momencie z rzeczywistością nową? Dla jednych to trwa dłużej, dla drugich krócej. A jest oczywiście, jesteśmy smutni, popadamy w depresję, izolujemy się od innych, bo jesteśmy na innej fali wtedy. Czujemy się osamotnieni, pozostawieni. Żałoba nakazuje, to jest tradycja, żeby być tak jak ja, na czarno. Po małżonku, ja myślę, że jest rok czasu, po kimś innym pół roku, po innym 3 miesiące. Wtedy jesteśmy ubrani na czarno, nie tańczymy na weselach. Są pewne zarysy tego, jak zachowywać się albo nie. Coś w rodzaju savoir-vivre na żałobę. Jeśli chodzi o rzeczywistość zmarłego, to nie cieszy. Robimy to praktycznie może z tego powodu, i to ma sens, że pokazujemy otoczeniu, jesteśmy w żałobie. Więc jeżeli jestem smutna, jeżeli wyglądam na bardzo depresyjną, osamotnioną, to dlatego, że ja przechodzę, co przechodzę. Żałobę. Tylko wtedy ta żałoba ma sens. Po samym tym, którzy odeszli, zmarłym, naprawdę im na tym nie zależy, to ich nie cieszy, to nie ma żadnego znaczenia. 7 stopni tej żałoby, które niestety trzeba przejść. Jeden przechodzi dłużej każdy stopień, jeden przechodzi pierwszy, drugi stopień dłużej, a potem trzeci, czwarty szybciej. Albo odwrotnie. Jak powiedziałam, każdy jest indywidualnością, każdy odbierze to zupełnie inaczej. Jedni bardzo płaczą, ja słyszałam o sobie, która bardzo się śmiała. Nie dlatego, że się cieszyła, tylko tak przechodziła ten szok. Bo się w życiu by tego nie spodziewała, stało się to tak nagle. Mama pojechała do szpitala tylko na zwykły zabieg. Chyba przez tydzień nie dano jej znać, w ogóle co się z mamą stało, że już odeszła. Więc córka była w głębokim szoku. Więc reakcje mogą być najprzeróżniejsze, nie osądzajmy innych. Okay? Więc to jest stopień pierwszy. Szok i niedowierzanie. Jak to się nagle stało? Co się stało? Nawet jeżeli jesteśmy przygotowani, to ciągle nie chcemy, żeby ta osoba odeszła, więc to jest rozpacz. Ale przynajmniej spodziewaliśmy się. Ale jeśli jest wypadek, nie ma tej osoby, do domu, wyszła z domu i nie wróciła.
Ja miałam sąsiadów, którzy świetnie się bawili, pamiętam. Wszyscy się spotkali, czwórka dzieci, rodzice, wnuki. Jeszcze ten syn im pomagał wszystkie dekoracje urządzić i tak dalej. Był ulubiony syn. Patrzyłam, jak się świetnie bawią, bo byłam sąsiadką przez drogę. Kilka dni później, dwa czy trzy, nie żył. Nie żył, nie był z nami. Był w pracy, tak potem tata opowiadał jego. Był w pracy, na telefonie, bardzo się zdenerwował, miał nerwowo pracę. Nagle upadł, zawał, zmarł. Zmarł, odszedł, nie ma. Byłam na pogrzebie. Ja dopiero widziałam go bawiącego się. Człowiek miał może 40 lat. Żonę, wspaniałe małżeństwo, dwie śliczne córki. Już go nie ma. Więc ja sobie wyobrażam ten ogromny szok, w jakim byli wszyscy włącznie ze mną z sąsiadką. I ten szok i to niedowierzanie może trwać tygodnie. Jak to się w ogóle mogło stać? Jak to się stało? Potem po szoku jest głęboki ból. I to ból przechodzący przez człowieka. I poczucie winy. To idzie razem. Bo to jest właśnie ten ból po odejściu, po stracie kogoś, ale jednocześnie jest to poczucie winy. I teraz znajdziemy sobie to winę we wszystkim. Może gdyby tego dnia, może gdybym nie powiedziała tego złego słowa, może gdybym coś miłego powiedziała na pożegnanie, żebyśmy się nie pokłócili noc wcześniej. I teraz można to całą listę napisać na ten temat. Jak to poczucie winy będzie wyglądać. I to jest prawdziwe cierpienie w środku, obwinianie siebie. A potem następuje trzeci etap, który jest pod postacią złości i obwiniania kogoś innego. Okej, ja już siebie obwiniłam. Teraz ja jestem zła na ciebie. Dlaczego to ty tak, a nie inaczej zachowałeś się w stosunku do córki, do syna, do mamy, do taty? Jest, bardzo często się staje, że ludzie się rozwodzą, rozstają, ponieważ dojdzie do takiego stopnia, ten ból to obwinianie siebie i kogoś, że nie da się razem ze sobą już żyć. Numer 4. Czwarty etap. Depresja. Depresja i głębokie poczucie osamotnienia. Refleksja. Dużo myślimy. Na ogół się odsuwamy od otoczenia, od najbliższych i zaczynamy o tym głęboko myśleć. Przeżywać to bardziej w sobie samych. Co się stało? Jak to się stało? Dlaczego się stało? Dlaczego to mnie to spotkało? Kiedy to wszystko przejdziemy, te cztery etapy, te cztery stopnie, dzięki Bogu Najwyższemu, piątka, szóstka i siódemka już jest tym, czym przyniesie, podniesie nas, uniesie, spowoduje, że poczujemy się lepiej. Już będziemy szli do góry, nie spadali do dołu, tak jak tamte cztery stopnie. Otóż ważnym stopniem i tutaj to jest, zaczynamy akceptować ten fakt, że ktoś odszedł. Zaczynamy akceptować i widzieć naszą nową rzeczywistość. Stało się, nie ma.